Sport to ruch, a ruch to zdrowie. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jest to ważna forma aktywności, która polepsza kondycję i samopoczucie, poprawia sylwetkę, zmusza do rywalizacji i pozwala przezwyciężać słabości, a co najważniejsze, pozwala się rozwijać. Doskonale wie o tym szczęśliwa złota piątka kraśnickiego sportu, w której znaleźli się bokser Oskar Mikołajczak, siatkarz Krystian Grabowski, taekwondeka Jakub Kalinowski, zapaśnik Jakub Szymula i pięściarka Gabriela Ryło. To oni tworzą grono najpopularniejszych kraśnickich sportowców. Rozstrzygnięcie plebiscytu i uhonorowanie zawodników odbyło się 22 lutego podczas uroczystej gali sportu. Wracamy do organizowania plebiscytu na najlepszą piątkę powiatu kraśnickiego. To już druga edycja. Cieszymy się, że cieszy się on takim dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców, kibiców, ale rzeczywiście nasi sportowcy dają nam sporo powodów do radości. W Kraśniku mamy naprawdę świetne tradycje sportowe, przecież pływanie, przecież zapasy. Taekwondo, mamy mistrza Europy w poprzednim roku, Jakuba Kalinowskiego. I myślę, że ta tradycja tej gali i tego plebiscytu będzie kontynuowana w następnych latach. Na najpopularniejszego sportowca naszego powiatu można było głosować internetowo lub poprzez kupony drukowane w lokalnych gazetach Głos Kraśnicki i Goniec Gazeta Powiatowa. Powrót do formuły plebiscytu na najlepszego sportowca czy najpopularniejszego sportowca powiatu kraśnickiego okazał się dla nas dużym sukcesem, gdyż te numery głosów, w których publikowaliśmy kupony, cieszyły się bardzo dużą popularnością, były rozchwytywane na pniu. Dzięki temu czytelnicy mogli głosować na swojego ulubionego kandydata. Otrzymaliśmy łącznie 700 kuponów, co dało 7000 głosów w przeliczeniu do plebiscytu. W pierwszej piątce najpopularniejszych sportowców znalazła się dwójka zawodników z parafialnego klubu sportowego za bramą. Pięściarka Gabriela Ryło i pięściarz Oskar Mikołajczak, dla których boks jest potężną dawką pokory i dyscypliny. Zajęłam 5. miejsce w plebiscycie. Trenuję boks od maja zeszłego roku. No jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem, bo dzięki temu mam taki jakby start w tym sporcie. Coś już osiągnęłam i to jest bardzo duży sukces. Mam takie ważne jedno osiągnięcie. To jest złoto na Pucharze Polski w tym roku. Zdobyłam je po 3 miesiącach treningów, więc uważam to za taki największy sukces. Sport jest dla mnie odskocznią od takiej rzeczywistości, codzienności. Mogę się tam wyszaleć, zostawić wszystkie złe emocje i wracam szczęśliwa do domu. Spośród 15 nominowanych do tytułu najpopularniejszy sportowiec powiatu kraśnickiego wygrał Oskar Mikołajczak, który zdobył 28 tysięcy głosów. Jestem w strasznie wielkim szoku. Tyle głosów zdobyć to naprawdę bardzo duże osiągnięcie. No, dla mnie to bardzo wiele znaczy, ponieważ boks jest dla mnie pasją i to jest dla mnie bardzo duże osiągnięcie. Myślę, że boks warto trenować, ponieważ tak pomaga człowiekowi tak zdyscyplinować siebie. Zadowolenia nie kryli rodzice zawodników i trener. Jesteśmy bardzo dumni jako rodzice z osiągnięć naszego syna Oskara. Jest nadzwyczaj ambitnym zawodnikiem, po trupach, a do celu, jak to się mówi, wytrwały. Miło jesteśmy zaskoczeni, że jest w pierwszej piątce i jeszcze oprócz tego jest na pierwszym miejscu, że najwięcej głosów zdobył, co nas bardzo to zaskoczyło. Oskara, ten sport bardzo zmienił i powiem szczerze, pozytywnie. Wbrew pozorom, że boks się kojarzy z agresją, powiem tak, przeciwnie. Oskar jest naprawdę wyciszony, bo on wyładuje swoje emocje na treningach i jest grzeczniutki jak myszka. Także pozytywnie. Zrobiłem mu taką prywatną jeszcze siłownię, oprócz tego, żeby w domu się doszkalał. Bo wiadomo, w niedzielę ma wolne. I jestem ogólnie bardzo dumny, bo boks w ogóle go zmienił.
Jestem bardzo dumny ze swojej podopiecznej, ze swojego podopiecznego. No, dwoje zawodników w pierwszej piątce plebiscytu, Złota Piątka, to jest naprawdę osiągnięcie. Sumienie przychodzę na treningi, trenuję ciężko. No, chyba tylko ja i trenujący wiedzą, jak ciężko trenują. No i dzięki temu sukces. To nie jest przypadek, że Gabrysia jest złotomedalistką Pucharu Polski, no, że Oskar też ma wielkie osiągnięcia. To po prostu ciężka praca. Dumny i szczęśliwy z zawodników jest też ksiądz Rafał Pastwa, który zapoczątkował boks w Kraśniku i w październiku 2007 roku powołał sekcję bokserską. Dzięki niemu ta dyscyplina sportowa jest popularna wśród młodzieży oraz lokalnej społeczności. Zakładałem klub po to, żeby przetrwał, żeby w Kraśniku boks zaistniał. Jak widać, zaistniał. Pojawił się też dzięki temu drugi klub. A sukces Oskara, nie tylko Oskara, bo to jest wzorcowy, można powiedzieć, jest dzisiaj najbardziej popularnym sportowcem w Kraśniku. Wygrał ten plebiscyt, ale to jest zasługa trenera, to jest zasługa też rodziców, to jest zasługa samego Oskara, no bo to jest praca. To nie jest tak, że nagle dochodzi do głosowania i to wszystko. Żeby doszło do głosowania, najpierw trzeba zrobić jakiś wynik. I ten wynik udało się zrobić. Ja wierzę w to, że przy dyscyplinie, przy mądrym gospodarowaniu tym potencjałem Oskara przez rodziców, przez trenera, no, będzie ten sukces, który jednak no, nie będzie taką wodą sodową w głowie, tylko czymś pozytywnym. Po to ten klub powstał, żeby stworzyć szansę. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy. Gratuluję i Oskarowi, jego rodzicom i trenerowi Marcinowi Machulowi. Jest mi bardzo miło, że ten klub powstał, jest i działa, i że w Kraśniku no, jakby znalazł swoje dobre miejsce. W Kraśniku jest wiele dyscyplin sportowych, takich jak na przykład zapasy, pływanie, bieganie, karate tradycyjne, taekwondo, tenis, w których młodzi kraśniczanie rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Reprezentują powiat kraśnicki w zawodach międzynarodowych, mistrzostwach świata i Polski i odnoszą duże sukcesy. Ich systematyczna i ciężka praca została zauważona i doceniona przez mieszkańców i w plebiscycie uplasowali się na wysokich miejscach. Przyjeżdżając tutaj miałem nadzieję, że dostanę się do pierwszej piątki, nic więcej, a drugie miejsce to naprawdę bardzo fajnie. Jestem zadowolony, skoro tyle osób na mnie głosowało, bo wynik był dość duży. Myślę, że mają nadzieję, że będę bardziej się starał i osiągnięcia będą coraz wyższe. Światkówka chyba razy są najlepiej i tego będę się trzymał. Poprzez kupony, które też oddawano głosy, zdobyłem ich najwięcej, więc tak jakby tymi gazetowymi kuponami wygrałem, ale w całym rozrachunku, sumując głosy kuponowe i internetowe, byłem trzeci i cieszę się i... No i będę dalej startował, dalej trenował i będzie to jakaś dodatkowa motywacja do dalszej pracy. Zapasy są całym moim życiem, tak? Trenuję właściwie od pierwszej klasy podstawówki, już 11 lat. No i poświęcam temu praktycznie cały mój wolny czas. Dwa razy dziennie trenuję, 5 razy w tygodniu. W weekendach też poświęcam się na... regenerację organizmu, także jeżdżę na obozy kadry narodowej i na zawody międzynarodowe. 3 razy byłem mistrzem Polski i zająłem 5. miejsce na mistrzostwach Europy kadetów i również 5. miejsce na mistrzostwach świata kadetów. Podczas uroczystej gali sportu wyróżniony został Grzegorz Mazurek, trener uczniowskiego klubu pływackiego Fala Kraśnik i otrzymał medal starosty kraśnickiego za całokształt osiągnięć. Jestem bardzo zaskoczony. Przyjeżdżałem tutaj na tą uroczystość zupełnie jak gdyby z innym nastawieniem, bowiem nominowanych było 2 moich młodych zawodników i chciałem ich tutaj wspierać w tym plebiscycie. Natomiast no jak gdyby poniekąd stałem się jednym z postaci tutaj wyróżnionych. Na pewno się nie spodziewałem tego. No to jest olbrzymie wyróżnienie, jeżeli ktoś otrzymuje nagrodę, w tym przypadku medal, za całokształt twojej pracy, no to pierwsza myśl, jaka się nasuwa, że trzeba zamykać już ten kiermasz chyba i zabierać się stąd. To taka pierwsza oczywiście myśl.
Natomiast oczywiście jeszcze zamierzam troszkę popracować, jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia i sporo już doświadczenia jednak swojej pracy faktycznie, które chciałbym wykorzystać. Mam nadzieję, że przede wszystkim dla dobra młodych zawodników, młodych pływaków. Jak widać, ludzie w ruchu to szczęśliwi ludzie, a sport może mieć zbawienny wpływ na młodych. Nie tylko rozwija ciało i wpływa pozytywnie na funkcjonowanie organizmu, ale doskonale też wpływa na rozwój ducha. Wyrabia pozytywne cechy charakteru i pozwala na formowanie ciekawych osobowości młodych ludzi.